witamy jeszcze pana prorektora do spraw wykształcenia, pana wiceprzewodniczącego. I jest z nami jeszcze pani dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego, pani magistra. Nie sposób, przepraszam. Ja dziękuję bardzo. Jako partner miał prawo się zrobić. Rzeczywiście, że teraz pierwszy znak, zacne osoby i tak poważna instytucja, jaką jest to rządowa, uczestniczy w naszym projekcie i mam nadzieję, że miłość nasza rozkwitnie będzie trwała, bo będę to wsparcia. Szkoła jest niedaleko nas, także studenci z Świetlicę środowiskową, podobieżną świetlicę środowiskową Pomost z Pasłęka, która dzisiaj przedstawi teatr Aniołek w Klatce. Witam z opiekunem tej świetlicy, niesamowitą osobą. Proszę się przedstawić Pomostem, bo ja teraz wrażenia zapomniałam. Pani Marta. Która na co dzień zajmuje się dziećmi, jest pedagogiem szkolnym i jest osobą niesamowicie zakręconą, szczególnie bliska nam dlatego, że w tym roku w konkursie 8 wspaniałych właśnie nasze dzieci podopieczni naszej z kolei świetlicy, uczniowie szkoły nr 2 w Elżągu, w Pasłęku, zostali wyróżnieni w tym konkursie. Trójka zgłoszona i trójka otrzymała wyróżnienie. Jest to Kacper Rączka, jest to Ola Wiczyńska i jest to Paulina Dytry. Także ogromne brawa. Witam wszystkich gości na dzisiejszym spotkaniu, przede wszystkim naszych mieszkańców, którzy są niesamowitymi ludźmi, którzy też lubią muzykę i chcieliby oprócz jedzenia i pracy na co dzień chcieliby poznać trochę, poczuć trochę się jak w kraju. I dzisiaj mamy taką okazję. Witam gości z Anglii i z Francji. Bardzo nam miło, że dzisiaj przyjechaliście do nas, żeby wspólnie uczcić to nasze święto. I mam nadzieję, że również będziemy się spotykać w kolejnych latach. Witam również Kuba Ognia, zaniołowa Andrzej Sidefajer. Kuba to już wystąpi podczas wieczornego spotkania. Witam wszystkich serdecznie, życzę wielu miłych, wspaniałych wrażeń. Panie Łowie, Wójce, Aniołów, dzisiaj jest jutro. Dziękuję bardzo. Element dzisiejszego spotkania. Proponujemy Państwu występ kulturu, Kuru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elżągu pod dyrekcją pani Bożeny. Thank you.
aniołów, aniołowie. Są chyba Kornelia oraz Damian. A teraz przed Państwem Magda w odsłonie piosenki, można powiedzieć również anielskiej, piosenki miłości. Wtedy, kiedy kogoś kochamy, to tak naprawdę zjawiają się również anioły, nas w tym wzmacniają. Gwiazdami park wyluje.
jak znamy tą stronę niebiańską i czasami mamy, czujemy ją w sobie, to jest też ta druga strona cierpienia, ognia, problemu. I teraz też chcemy o tym opowiedzieć w kilku piosenkach. Wielki ogień na początek śpiewa solo Kasia. Prześnił się już dzień. Ptaki weszły w sen. Thank you.
że śni się już dzień. Ptaki weszły w sen. Jeszcze tkwi.
powstaje pytanie, powiedz, czy jest raj, a wybór zawsze należy do nas. Jeżeli wierzymy w anioły i w jaki sposób czujemy, to zawsze możemy wybierać i pomagać, też sobie wzajemnie. Zawsze mocnie pochodzi od słońca, nawet słońce się świeci bez.
Dobrze wiem,
Piękny występ. Oczywiście poczuliśmy się jak w raju. Zapomnieliśmy o trudach dnia codziennego. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, ja jeszcze w tym momencie chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że mogliśmy przyjechać do Waszego Anołowa. Dziękuję serdecznie pomysłodawczyni tego koncertu. Osobiście dziękuję, ponieważ odkryłam nowy sposób churalnego śpiewania. Dużo, można powiedzieć, dużo radości przysporzył mnie osobiście i myślę, że chórzystom. Bardzo mam utalentowaną młodzież w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Myślę, że to przyszli uczniowie tej szkoły, przyszli studenci. I mam nadzieję, że do zobaczenia w Anołowie. Dziękuję wszystkim.